Słuchajcie, tak naprawdę, no co, wydali grę na PC-ta, na PlayStation 4, na Xbox One, na 8 generację, mało jest zgrywalny port. Na 9 generację, na co oni wydali w końcu tą grę? Na 9 generację, na PlayStation 5, wywala cię do menu. Da się to ograć, ale wywala cię do menu. Wstecznej kompatybilności to wszystko oczywiście jest, bo tak to jeszcze nie ma tych gier niby. A grę można ograć tylko na Xbox Series X. W tym momencie też Xbox ma ekskluzyw dobry, jest w sklepie. W PlayStation 4 zniknęło ze sklepu. Tak więc no, upgrade'u graficznego możemy się spodziewać, słuchajcie, gdzieś pod koniec roku bardziej. Mi się wydaje, że to może być wrzesień, gdzie uzyskamy ray tracing oraz rozdzielczość 4K, no bo co tutaj bardziej wycisnąć. Nie wiem, jak poprawią wersję z 8 generacji, tam gówno zrobią, tam nic nie zrobią. Jest to port spieprzony moim zdaniem i nic tam nie mogą zrobić, bo po prostu ta gra nie ma szans, żeby zaistniała. Tylko pamiętajmy, na co ją robili, pamiętajmy, na co ją robili. Stricte robili ją pod PlayStation 4, pod Xbox One, pod 8 generację i jak najbardziej pod PC-ta. Miało być to ukoronowaniem 8 generacji, taki Cyberpunk na PlayStation 4, no i wyszło jak wyszło, prawda? Wyszło wielkie nieporozumienie, słuchajcie. Ja wiem, że to koronawirus, że to, że problemy, wiecznie są jakieś problemy, ale jeżeli ktoś widzi, jak to wygląda, to w ogóle nie powinien wydać tej gry. Tak jak mówię, weźcie sobie jakiegoś randoma z ulicy, pokażcie mu kod i on by wam powiedział, czy tą grę można wydać lub nie. No i wydali to, co nam wydali, słuchajcie. Port jest praktycznie niegrywalny na 8 generację, na PlayStation 5 też jest niegrywalny zbytnio, mimo to, że mamy tą wyższą rozdzielczość, ta płynność jest zachowana, ale wywala mnie do co 20 minut do menu PlayStation, bez żadnego save'a, bez tego, wszystko trzeba od nowa zaczynać. No, jedna wielka klapa, jedynie port jest grywalny na Xbox Series. Chłopaczyna, jakiś ma PlayStation 4, czekał na tą grę, bo tyle razy była przełożona, poleciał, kupił ją, zaufał wam, wydał te 200 parę złotych. Ja wiem, że wy możecie oddać pieniądze i tak dalej, ale to nie o to chodzi, kochani. Najgorsze jest to, że wy wiecie, że ta gra była niegrywalna, a mimo to ją wydaliście. Szkoda, to my Polacy. Szkoda. Upgrade graficzny dostaniemy nie w marcu, a dostaniemy, słuchajcie, pod koniec roku. Ja prawdopodobnie obstawiam, że to będzie wrzesień, październik. Dostaniemy w końcu oficjalny upgrade graficzny, słuchajcie, do 9 generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Teraz przepraszają, jak troszkę sobie jeszcze jaja z tego robili. No nie ma co tu robić jaj, bo nigdy nie grywałem większego baga niż Cyberpunk. No naprawdę, szkoda. Bo to jest polskie studio i zawsze za Polaków trzymam. Mimo to mam nadzieję, że chłopaki się zrehabilitują, wydadzą nam, będą dążyć do tego, żeby ten Cyberpunk był tą grą, którą obiecywali i mam nadzieję, że po prostu więcej takich rzeczy z ich strony się nie przytrafi, że nie będą stawiali kasy ponad swoją reputację i po prostu zaufanie graczy, którzy im zaufali. Jeżeli zobaczymy reklamę chociażby, to też bardziej Microsoft jest wyszczególniony pod tym względem, że gra jest dostępna na platformę Microsoftu. Dlaczego? Mały skrót, PS5 gra również dostępna na Xbox Series X, po całości nazwa, i PS5, ale to nie są logotypy, kochani, więc powinni napisać i PlayStation 5, a nie tylko PS5, a Xbox Series X normalnie to napisać. No tak więc widać, że tutaj jest bardziej to, ogrywajcie, kochani, na Xbox Series X. Ja też niestety wam tak powiem, bo tu port jest najładniejszy. Tak po prostu zrobili. Na 8 generację jest to mało grywalne, jak dobrze wiecie. I tam moim zdaniem nic nie poprawią, słuchajcie. Z czasem kupicie sobie już Next Gena i ograjcie, słuchajcie, Cyberpunka na Next Genie, bo oni z gówna bata nie ulepią, nic nie zrobią. To nie są żadne ukoronowanie 8 generacji i nigdy nie będzie, słuchajcie. To nie jest, słuchajcie, to, czego się spodziewaliśmy, to, czego nam obiecywali. I dlatego to jest właśnie słabe. No bo, tak jak mówię, wystarczy wziąć randoma z ulicy, żeby usiadł i powiedział: słuchajcie, ta gra, panowie, jest niegrywalna. Wy sobie chyba jaja robicie, nie? Ze mnie, czy co? Bo ja się nie znam na tym kompletnie.
bo nie wiem, sprzedaję sznurówki pod wileniakiem, ale no widać, że tutaj coś mi tu wyskakuje, coś mi się zawiesiło, no to chyba to nie jest grywalne, więc rok czasu jeszcze trzeba popracować nad taką produkcją, no ale nie popracowali, przekładali i wydali ją w takiej postaci, jakiej wydali, więc ja bardziej zbagowanej gry nigdy nie grałem, no i szkoda, no, ale zawsze jest ten pierwszy raz, gdzie trzeba ograć i się poczuć jako beta tester. Tyle w temacie, kochani. Czekamy na upgrade graficzny. Fajnie, jakieś dodatki DLC mają się pojawić latem, ale to są dodatki DLC pod względem nowych fur. To nie są dodatki fabularne. Na fabularne poczekamy do 2022. Na razie w tym roku niech się skoncentrują, żeby tą grę tak naprawdę wydali. I mam nadzieję, że będzie po prostu kolejna premiera już na next geny, gdzie możemy kupić tą załataną grę. Może z czasem ze wszystkimi dodatkami, bo to był fail start. To było słabe, ale gra ogólnie dla mnie zrywa beret, mimo to, że posiada takich bugów. Oddzielam te dwie rzeczy, tak więc do recenzji, słuchajcie, skoncentruję się stricte na fabule, na świecie gry i tak dalej, pomijając to, że tam jest bug nad bugiem i mało jest grywalne porty. Zrecenzujemy to po prostu, sugerując się portem Xbox Series X, bo tak jak mówię, tam jest to grywalne, że miło się jeszcze na to patrzy. I tak, moi kochani, no i tak to właśnie wygląda, tak to wygląda ten Cyberpunk. No, szkoda, że musimy czekać praktycznie cały rok, żebyśmy dostali ten port na 9. generację, bo cały czas gramy w trybie właśnie wstecznej kompatybilności, dlatego ten port na PlayStation 5 też może być, tak może dupy nie urywać. No ale cóż zrobić, tak? Cóż zrobić? Albo gramy i narzekamy, albo wcale nie gramy i narzekamy i czekamy, aż to załatają. No musiałem, jestem zapaleniec, kocham świat Cyberpunka i tyle, zawsze go lubiłem. Zawsze to są moje klimaty, takie hardkorowe dosyć. Fajne oświetlenie, fajne bryki, fajne kostiumy i gra ogólnie bardzo przyjemna, więc polecam. I polecam właśnie Cyberpunka, ale nie teraz. Nie ogrywajcie tego, jeżeli się nie chcecie denerwować. I chyba, że macie 9. generację w domu, czy to PlayStation 5, Xbox Series X, to ogrywajcie, śmiało. Tak tylko, że mówię, na PlayStation 5 mnie wywala mocno cały czas do głównego menu konsoli, tak więc takie to właśnie kwiatki. No nic. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć!